Facebook. Miejsce, w którym obalasz reżim, by po chwili poinformować wszystkich, ile dni zostało ci do urlopu. Tu są twoje pasje, przemyślenia, najlepsze zdjęcia i te, o których wolałbyś zapomnieć. Przyjmując obcego do znajomych na Facebooku, zapraszasz go do swojego intymnego świata. Polski Czerwony Krzyż postanowił ostrzec internautów, że podobna nieostrożność w realu może mieć fatalne skutki. Ryzykowne kontakty seksualne są bowiem źródłem aż 80% zakażeń HIV w Polsce. Według szacunków 70% zakażonych nie wie o swojej chorobie. W odpowiedzi na brief stworzyliśmy fikcyjny profil bardzo atrakcyjnej dziewczyny, która wysyłała zaproszenia do losowo wybranych użytkowników. Już na początku akcji ponad 1000 osób przyjęło do znajomych absolutnie obcą osobę, widząc jedynie jej zdjęcie. Jednak na profilu dziewczyny zamiast sesji w bikini czekał na nich tylko jeden post. Film, który pokazywał, jak ich pochopna decyzja sprzed chwili wyglądałaby w świecie rzeczywistym. Zauroczenie ładną buzią i przyjęcie zaproszenia do podzielenia się swoją intymnością. W realu jednak grozi to konsekwencjami, z których nie da się wylogować. Informacje o naszej akcji szybko trafiły na główne strony najważniejszych portali. Największe stacje telewizyjne wtórowały nam w apelu o ostrożność i badanie krwi na obecność wirusa. To nowa kampania PCK, bo wirus wciąż jest groźny. Kampania ma nam uświadomić, że wirusem może zakazić się każdy z nas. Uderzający spot, panie Michale. Jakie były reakcje na jego... Po zaledwie dwóch dniach kampanię komentowały także amerykańskie media. Until this video ends. This is actually a PSA. That was released by the Polish Red Cross. That sort of compares. Film o akcji już po dwóch tygodniach miał ponad 2 miliony odsłon. Wywołaliśmy dyskusję o profilaktyce HIV w 150 krajach. Najważniejsze jednak, że w pierwszym miesiącu trwania kampanii liczba testów na obecność wirusa wzrosła aż o 43% w porównaniu z poprzednim rokiem.